Serum Music presents Black Sugar. Black Sugar. Music gives us the freedom to act. Is it in your soul? Is it like the secret part of what you always were? Do you know how I feel? Cause we unite every week, we reunite.
day has gone up in flames. A little something goes a long way. So put the brightest in the darkest blue. Take the X and have me and you. Get together, this is all we do. Yourself with the time you've got left. Or you can look for the same people that walk the same road, follow the same journey, just like you. Because together we can be an ocean, but individually we are always just a drop. Alone we can do so little, but together we can do so much. Just watch. We'll be right back.
rock star. Love that I had. And
Thank God for music.
blackness. Blackness.
Crossfire is in full active duty right now. It's just black smoke going high into the sky. We just had another explosion. Some of the fireballs that we were seeing shooting into the air have stopped. The house light is in full blast. Do me right now. Thank you.
reaching in the dark side.
Fucking point.
Yeah.
It's the sound of the beast. Angry dog off the leash. I will bite till it bleeds. On a fucking killing spree. It's the sound of the beast. Angry dog off the leash. 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 Just go! Freestyle flow. The old to the new to the old. Old school. To make the crowd just go, go. Thank you.
to make the crowd just go. Witamy serdecznie na projekcie Black Sugar, ze mną prosto z zadeków DJ Jacob. Mój drogi, jak się grało? Cześć, dzień dobry. Cześć, witam wszystkich. Jak się grało? Super, mega doświadczenie. Co prawda na początku było trochę stresu, ale potem to już jak się odpaliłem, to wszedłem w rytm, to już do końca szedłem w
No muszę powiedzieć, że energię absolutnie było widać. Siła, młodość, energia. Kochani, koniecznie musicie zobaczyć ten set. Powiedz mi, czym jest dla ciebie hardstyle? Dlaczego wybrałeś taki gatunek? Hardstyle? Hardstyle odkryłem jakieś 11 lat temu. Przeglądałem sobie YouTube'a i trafiłem na filmiki z Climaxu 2008. I trafiłem na pierwszy set, jaki trafiłem, to było Showteki i zakochałem się w tym stylu, w tej energii, jak kamera wjeżdża na ludzi i tą energię, jaką oni, jaką emanują energią na tym parkiecie, za dekami, na scenie, to jest coś magicznego naprawdę. A czy jest taka impreza, na której chciałbyś zagrać? Czy jest jakaś taka impreza? No to na pewno, no, chciałbym gdzieś za granicą zagrać, bo no jednak to jest szansa, żeby się pokazać gdzieś dalej niż tylko na scenie polskiej. No wiadomo, całą kolebką jest Holandia, więc celowałbym tam, no ale będziemy próbować, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy COVID wpłynął na ciebie jako na artystę i na twoją muzykę? Jako na artystę nie, bo sobie gram sobie w domu często, gram sobie dla znajomych i tak dalej, no niestety no imprez nie ma, więc nie ma jakiegoś takiego połączenia z ludźmi bezpośredniego, nie ma tego kontaktu bezpośredniego, ale no jakoś trzeba sobie radzić niestety. Co sądzisz o takich projektach jak Black Sugar? Jak Black Sugar? Jak Black Sugar to naprawdę jest to kawał dobrej roboty. Z tego, co widzę po pierwszym projekcie, który był w listopadzie, to jest naprawdę, ma to potencjał bardzo duży i to może być jedna z większych organizacji eventowych właśnie w Polsce, myślę. Mają na to predyspozycje. Co byś powiedział osobie, która nie zna świata hardstyle'u? Dlaczego warto wejść w ten wymiar? Dlaczego warto wejść w ten wymiar? No jest to, myślę... Hardstyle, no jednak w hardstylu są różne style, są lekkie, tak zwany nu style, jest reverse bass, jest raw hardstyle, no i oczywiście jest też hardcore. Każdy znajdzie coś dla siebie, jest lekka odmiana, jest ciężka odmiana, także wszystko dla wszystkich, co kto chce, może sobie przebierać. Wiem, że poza muzyką interesujesz się też sportem, piłka nożna to twoja pasja? Piłka nożna może nie. Grałem jak byłem młodszy, to grałem, owszem, ale jednak wolę takie bardziej statyczne sporty. Ostatnio zacząłem się interesować dartem na przykład. Boże święty, co to jest? Podchodzi się do tarczy z odległości 2 metrów, rzuca się lotkami do tarczy. Taka barowy sport. Co daje ci sport? Co daje mi sport? To jest hobby, no to jest spędzanie czasu tak jak się chce, no to jest jakaś taka fajna odskocznia od rzeczywistości, myślę. Tak, muzyka. Tak jak muzyka. Moi drodzy, ze mną DJ Jacob, serdecznie dziękuję ci za wywiad. Dziękuję bardzo.